Cała rodzina już w komplecie, chłopcy z tyłu gotowi, kierowca również. I wyruszamy na camping Widor w Dolomity do Włoch. To już ustawiamy. Camping Widor. Chciała nagłośnić tę sprawę, mówi posłanka Barbara Nowacka. I ustawiamy nawigację tutaj, tak. Zobaczymy, ile mamy na miejsce z domu. Ja troszeczkę inaczej pojadę, 1136 km według nawigacji, 11 godzin i 41 minut. Zamierzamy zatrzymać jeden nocleg w Czechach. No to ruszamy w drogę. Ferie, czas zacząć. Aktualnie jesteśmy na parkingu we Włoszech. Powiem Wam, że noc była bardzo ciężka, gdyż z tyłu parkingu znajduje się dyskoteka. Od 23 do godzin porannych trwała zabawa. Było głośno. Ludzie chodzili po parkingu pijani, rozbijali butelki. A za naszym kamperem para oddawała się miłosnym uniesieniom, także trzeba było interweniować. Tak się prezentujemy. I pogoda jak najbardziej nam dopisuje. Niestety śniegu jeszcze nie ma. Pokażę Wam teraz, ile kosztowało 6 kajzerek we Włoszech. Bułki i pieczywo są na kilogramy. Zobaczcie, jaka jest cena. 3,77 euro, niecałe pół kilograma. 6, uwaga, bułek. One są też bio, ale to nie ma znaczenia. To było bio w sobie. Taka mała bułka, co w Biedronce. To jest na drogę. Może jakaś impreza?
sami powiedzcie. Pięknie jest. Za 200 metrów jedź w prawo. My już po serwisie chcemy podjechać na parcela, taka sytuacja. Włoch zastawił wjazd.
sobie chodzi i patrzy. A, jak to makaroniarz ma wszystko w nosie. I innych. Ha, ha, ha. A teraz kolejka, nie wiecie. Ciuchcia. No chyba tu nie wierzę. To jest kibus. Tak? Mhm. Faktycznie. No, ale fajne. No i czekamy. Ciekawe jak długo. Im się w ogóle nie spieszy. Tak wygląda mapa kempingu. Tutaj jest recepcja. Dokonaliśmy tutaj meldunku. W tym miejscu B i C są sanitariaty, a nasza parcela znajduje się tutaj. No i nadal czekamy na wjazd. Na razie bezskutecznie. I jeszcze pokażę Wam cennik, bo tutaj jest aquapark. Poczekaj mi, Jędrek. Winter, ale to nie. Nieprzygotowana jestem, wszystko mi leci. Poczekajcie. Jędruś, no pomóż. Aż tutaj był. Tak szybko przejdziemy. O, jest. Aquapark. I gdzieś tu był cennik. Tak wygląda aquapark. Jest podobno bar. I tutaj jest cennik. Dla gości kempingu Widor. Takie są ceny. Dla nas, naszej czwórki, jest family ticket. Tylko nie wiem, czy to jest godzinne. Aha, za 3 godziny 27 euro. Całodniowy 39 euro. No i tutaj jeszcze wypożyczenie. Aha. To się nie powoduje, kupić. Aha. Nie wiem, co to jest. Extra charge for every... dodatkowe pół godziny jeszcze pobierają, jak się oczywiście nie zmieścimy w czasie. 2,5 euro dla naszej czwórki. No coś już się rusza. Przyczepa została odpięta. Mowerem ją przesuwają na dół. I przyjechał sprzęt. Traktor, ale on będzie wciągał? Wciągnie przyczepę na parcelę. Aha. Może się to skończy dobrze, bo na razie wjazd jest zupełnie przygotowany. Ale to będzie spadać w nieskończoność? Nie, no nie, no spokojnie. Gdzieś tam przy kołach są takie rozdy, one napędzają teraz. A, widzę. A, faktycznie. Gdzie on zrobi, że to nie kopie? Patrz, co robi z tym koperem. Już wie, że się nie zmieni, ale sam mu powiedział, żeby jechał do przodu ten gość. Typowi Włosi. Wszystko teraz zablokują. Czternose. Chłopcy się bawią muwerem. Zadowoleni, że coś się dzieje. No, wjeżdżamy. Udało się. Mam nadzieję, że nam też się uda. Wjeżdżamy z impetem. A, teraz musimy się skupić, bo nasza parcela, mapka. Tam musimy, prawda? Nie. A tak, tutaj. To jest recepcja i tutaj... Teraz do góry coś. Spokojnie, trzymam się. Myślisz, że tam? A. Jest jakaś numeracja jakaś, czy nie? Tutaj, tak. Tu. XL1. Numer 67. No to tu mam, dobra. Czyli musimy jechać do 80 i dopiero będziemy odbijać.
czyli pewnie na koniec. W tych drewnianych budkach jest prąd. Przyłącz do prądu. Są numery napisane. Jest również możliwość podpięcia gazu. Dalej, dalej. Nie na samą górę, prawda? Nie. Jesteśmy w 77. Czyli tam, za tamtym ostatnim. Ale w górę, tu na, w górę? Tak. My tam wjedziemy? Prawdopodobnie tak. Mamy łańcuch. Już mi ciepło. Serio, to na górę? No. Czy tu? Nie. Ja nie chcę zahaczyć tyłem. No. Teraz jest przełamanie. O nie. Gdzie jest ta wasza parcela? Na samym końcu, czy tutaj? Robią robotę, to prawda. Jakie mamy towarzystwo, Concorda. Ale właśnie jakie mamy opony przednie. Mhm. Ale to jest naprawdę tak? Tak, to jest nasze. Jak się ustawimy? Nie mam pojęcia. Tak, to jest nasze. Też tak jak oni? XL1. Nie no, z widokiem chyba tam naprzód. To muszę tak tam zrobić i tam wjechać. Ale przecież... Co? Przód będzie tutaj, no nie? Jest tak, nawet... zamarznięta. Szybko jest zero idealne. On jest jeden stopień przekrony na prawo. To który chcesz telefon kamieniał? To weźcie mój teraz do sprawdzenia. Kamper już postawiony. To jest nasza parcela. Tutaj Marcin będzie podłączał się do prądu. I takie mamy widoki. Bajka po prostu. Wejdę bliżej. Tam na dole też są parcele niżej. Zaraz wam pokażę. O. Masz na pierwszym miejscu. Uruchomione jest. A, świeci się, pokaż. Tu na dole. Aha. I to nam zlicza i zapłacimy za prąd. Tak, wiem o tym. Mhm. Podłącz. Ile jest, jaka jest opłata za prąd, bo nie doczytałam.
Czy my potrzebujemy telewizji? Przyjechaliśmy to oglądać tam. Tak. Ale to jest to nasze? A tak, bo tutaj jest... A, ja myślałam, sugerowałam się tym. A tutaj jest XL1. Spieczniki jakieś, żeby coś wywaliło. Dobra. Coś tu musimy zjechać. Domek zamknięty. Już podłączamy. Krótsze? Tak, 15 metrów, a ten jest 25. No. Ten mniejszy. Zobaczymy. Boże. Chyba, tylko wiesz co, mam... Dobra, to sobie. Hej. Hej. Sprawdzam, czy jest prąd. Jest prąd. Mhm. O, tutaj widzicie, już lodówka podłączona. Ogrzewanie. Ogrzewanie włączymy. Ogrzewanie włączyć na pewno. Okej, dobra. No to kończymy na razie. Już nie wspomniałam. Droga jutro będzie nieczynna. A to dlatego, że odbędzie się długodystansowy bieg narciarski. Taka informacja była w recepcji. Jesteśmy mile zaskoczeni, że nawet w języku polskim. Jesteśmy teraz w miasteczku na obiedzie w pizzerii. Zamówiliśmy sobie 4 pizze, pizza. Pierwszy raz takie pijemy. Iced tea i kole. I zdrówko za udany wyjazd. Miasteczka dojechaliśmy pociągiem, który odjeżdża z naszego kempingu Widor. Tak wyglądają bilety. Płacimy tylko za osoby dorosłe na cały dzień. Koszt jednego biletu 3 euro. Dzieci mają gratis. A to jest restauracja, w której jedliśmy obiad. Zapłaciliśmy niecałe 60 euro. Czekamy na skibusa. Tak wygląda miasteczko wieczorkiem. I opiszcie, jak będzie wyglądał nasz skibus, czyli pociąg. Nie, to nie jest nasz. To jest numer 7, tak? Chyba, że te same bilety obowiązują. Jedzie nas skibas. Skibus. Zobaczcie, jaki pociąg. No. Troszkę przewalił. I jedzie. Siadamy prosto na kemping Widor. O. I wsiadamy. Pierwszy, mamo. A to nasz kemping wieczorem. Ładnie oświetlony.